Czy te dwa gatunki lucerna z trawami na jednym polu to jest miłość, przyjaźń czy nienawiść? Czy powinno się te dwa gatunki uprawiać w jednym, tym samym momencie, na tym samym polu? Czy jest sposób na to, żeby to pogodzić? Jakie są wady tego rozwiązania? Dlaczego dużo kłamstwa jest na rynku? I biorąc pod uwagę nadchodzące zasiewy, lepiej to siać razem. Czy jednak oddzielnie. O tym wszystkim będzie wykład w najbliższą niedzielę na portalu na hektarwiedzy.pl. Na który serdecznie zapraszam wszystkich, którzy mają bydło, zarówno tych, co mają mleczne, jak i tych, co mają mięsne. Kłaniam się nisko. Hektar Wiedzy i do zobaczenia na portalu w niedzielę. Przed czas na przemyślenia, przed czas na informacje i na to, żeby znowu uświadomić nie tylko nas, rolników, o tym, jakie rzeczy się zmieniły. Na jakim poziomie w naszym sektorze, w sektorze agro i nie tylko doszło do zmian i jak to będzie miało, jaki to będzie miał wpływ na konsumenta. Na początku bardzo bym chciał, żebyście sprawdzili sobie dwie rzeczy. Po pierwsze, wszelakie dzwoneczki subskrypcje na YouTube, bo znowu parę osób zgłosiło, że to się odhaczyło, odłączyło. No nie jest to tajemnica, że materiały, które ja tworzę w ramach piątkowych zwiastunów są niesprzyjające pewnym grupom. Na pewno są zgłaszane nadużycia, a to powoduje... Jak ktoś nie chce, żeby ludzie byli świadomi, to po prostu zgłasza takie rzeczy, żeby to jak najmniejszy miało zasięg. Zatem prośba, sprawdźcie to, a po drugie bardzo Wam sproszę i nie tylko Was, rolników, żebyście to udostępnili bardzo mocno jak największej grupie konsumentów, ponieważ świadomość jest jedynym ratunkiem nas wszystkich. I świadomość powoduje, że gdy wiemy, co się dzieje naprawdę, e, przede wszystkim raz, że możemy się chociaż o dominę przygotować, a dwa, że no, nie damy się zapędzić w koziróg. A wierzcie mi, że jest takie mądre powiedzenie, że jedna zapałka nic nie może, ale jedna zapałka zapalona w składzie zapałek spali całą fabrykę. Więc od czegoś się to przecież zaczyna. Ale idźmy dalej. Ciągle tak naprawdę jesteśmy świadkami inflacji. Inflacji w żywności, i to ją po prostu czujemy. My, jako rolnictwo w Polsce i na całym świecie, w sumie również. Odczuwamy ciągle bardzo mocną inflację na środkach do produkcji. I oczywiście nie, nie milknął komentarze dotyczące tego, że, e, no jakby nie było, to nie jest niczyja wina, to jest wina Wschodu, bo tam jest wojna. Wojna wywołała podwyżki cen energii, więc wszyscy są niewinni. Ja już o tym kiedyś mówiłem, i teraz jest to w tym momencie bardzo ważne. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj mamy pierwszy tydzień stycznia 2023 roku. Moi drodzy, na dzień dzisiejszy jesteśmy świadkami bardzo silnych przecen cen nawozów, czy przecen w produktach nawozowych. Mówimy o przecenach już na poziomie ponad 20% od cen szczytowych. Wynika to z tego, że jak się okazało, rolnicy nie są aż tacy głupi jak niektórzy posądzali. Wielu rolników ograniczyło zakupy. I bardzo możliwe, że po prostu ten wolumen towaru zostanie na rynku, w wyniku czego trzeba będzie go sprzedać z mniejszą marżą, nie mylić z brakiem zysku, bo to nieprawda. Mówię to dlatego, ponieważ niedawno wpadł mi w raport e, m.in. amerykańskiej i kanadyjskiej Agencji do Spraw Antymonopolowych, gdzie okazało się, że potężne koncerny chemiczne w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych odnotowały w 2022 roku w pierwszych trzech kwartałach, Wzrost zysku, wyobraźcie sobie państwo, jedna firma o 250%, druga firma o ponad 1000%. Tak, dobrze słyszycie. O 1000% to znaczy z 10 razy w ciągu jednego roku zwiększyli swój zysk na czysto. 10 razy. Każdy by przecież z nas tak chciał. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że w tym momencie doszło do takiego globalnego przyzwolenia w gospodarce, że pod pretekstem Wojny czy pod pretekstem działań wojennych, można było dopuścić do całkowicie nierynkowych działań. Bo, Szanowni Państwo, to nie jest rynkowe zachowanie, jeżeli wszyscy, jakby byli niemal dogadani, równo mówią, podnosimy ceny. Jeżeli podnosimy ceny i wmawiamy rynkowi kłamstwo, jakim jest to, że musimy to zrobić, że są tak bardzo wysokie koszty po naszej stronie, że musimy sobie to wyrównać w produkcie, czyli w nawozach, no to jest to okej. Okay. Zrozumiałe, biznes, gospodarka, przerzucamy koszty na produkt finalny, ale jeżeli przy przerzucaniu i przy usprawiedliwianiu podwyżek, jako że są one przerzuceniem kosztów, jednocześnie pokazujemy kwity i papiery, w wyniku których odnotowaliśmy wzrost marżowości i wzrost zysku na poziomie 3-4-5 razy. Nie mylić 30-40%, bo mówimy tutaj o 300-400%, to tak naprawdę w tym momencie ktoś, jakaś izba dyscyplinarna, jakaś kontrola, taka czy inna, powinna się za to wziąć. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że doskonale wszyscy wiemy, że rolnictwo tak naprawdę jest e, żywicielem świata. Ja to określenie bardzo lubię, bo uważam, że ono przystoi rolnikom. To rolnictwo produkuje żywność i daj Boże jak najdłużej, dlatego że ta żywność, czy nam się podoba, czy nie, nadal jest pochodzenia organicznego. I nie wszystkie rolnictwo, nie całe rolnictwo na świecie produkuje jedzenie nie do zjedzenia, nie całe rolnictwo produkuje jedzenie nie do przełknięcia. Pamiętajmy też, że bardzo wiele żywności rolniczej jest niszczono na poziomie przetwórstwa i magazynowania, pod kątem jakości, oczywiście, a nie tak, że rolnik produkuje nie wiem, ogromną ilość pszenicy, która ma w sobie ogromne ilości śmieci czy azotanów i ja jeszcze w chlebie to jeszcze pół biedy ale można mówić o wielu innych produktach, które są wzbogacane, różne świństwa, ale o tym nie dzisiaj zmierzam do tego że mamy taką sytuację w której mm, bez żadnego opamiętania i bez żadnego dystansu i bez żadnego zastanowienia się e, firmy nauczyły się że można w nieskończoność widować ceny nawozów to powoduje, że koszty produkcji żywności prawdopodobnie wzrosną już na stałe. To powoduje, że pomimo wzrostu cen żywności rolnicy nie będą zarabiali więcej, ale jednocześnie zostanie nam wysoka cena żywności. I tak naprawdę ogromna część wydatków, które ponosimy my wszyscy jako konsumenci, trafia znowu do garsteczki firm na świecie, która ma. Rudy potasu, czy tam złoża potasu, która ma złoża fosforytów, która ma złoża nawozów wapniowych, złoża nawozów kredowych, no to to samo praktycznie, złoża nawozów siarkowych czy magnezowych. I można powiedzieć, że co to nas interesuje? Ano interesuje, dlatego że znowu na świecie zaciśnia się pętla która pokazuje, że ogromna część kapitału wypływa od każdego z nas, bo każdy z nas się żywi, codziennie konsumujemy żywność o wartą określoną gru grupę środków, czy ilość środków finansowych i ogromna część z wydawanych przez nas żywności nie zostaje na rynku lokalnym, czyli u rolników na przykład, tylko jest transportowana tak, przepływami bankowymi, międzykontynentalnymi też bardzo często, do kilku, kilkunastu firmek na świecie, które za chwilę będą srutały pieniędzmi do granic możliwości. To powoduje, że znowu e, ogromna grupa, czyli 90-100% konsumentów na świecie wydaje środki, które w większej niż zwykle ilości trafiają do mniejszej niż zwykle ilości firm. A więc mówiąc wprost, idziemy znowu w kierunku, że masa się uboży, garstka się bogaci. I jest to bardzo niedobre, dlatego że to bardzo mocno ma wpływ na Bezpieczeństwo żywnościowe świata. Ludzie tego nie rozumieją, ale powinni, dlatego że nasze bezpieczeństwo jest bardzo zależne od tego, jak rolnictwo jest wydajne i ile rolnictwo potrafi produkować. Nie życzę sobie i nigdy sobie nie życzyłem żywności sztucznej i mam nadzieję, że to wyjdzie jak najpóźniej. Natomiast w tym momencie, jeżeli my mm, nie wiemy o tym, to nie mamy pojęcia, że. Ogromna część naszych zarobków nie zostaje w kraju, a więc ona wychodzi z kraju. Dlatego, że tak się akurat składa, że poza nawozami azotowymi całą resztę praktycznie musimy kupić, jeżeli chodzi o surowiec. Mówię teraz o polskiej gospodarce. A więc to powoduje, że w kraju mamy mniej pieniędzy, a to powoduje, że tych pieniędzy, jak jest u nas mniej, to jesteśmy, de facto podsumowując, społeczeństwem jako grupa uboższym. Bo nasza łączna suma kapitału. Która jest w obrocie w naszej gospodarce, jest po prostu w tym segmencie mniejsza. Tego kiedyś tak nie było, widać, dlatego że takich sytuacji nie było. Teraz mamy sytuację, w której dla tych z Państwa, którzy nie są rolnikami, a są konsumentami, może dopowiem, że ceny gazu spadły niemal już do cen sprzed czasów wojny i covid -u. Są takie momenty na giełdzie, jeżeli chodzi o wycenę. Ceny nawozów. Na dzień dzisiejszy jest to ponad 300% nawozach azotowych, tego co mieliśmy 3 lata temu. A więc zobaczcie, państwo, absurd. Dla mnie ważne jest jedno: zawsze chciałem żyć w społeczeństwie zamożnym i bogatym. I zawsze sobie życzyłem, żeby Polska była drugą Szwajcarią. Wiem, że to jest niemożliwe, wiem, że mnie wyśmiejecie, wyhejtujecie, ale mam prawo tego chcieć dla siebie, dla swojej rodziny, dla dzieci, dla przyszłych pokoleń, dla przyszłych wnuków, dla Was, dla znajomych, dla przyjaciół. A gdy patrzę, co się dzieje, i że jest na to zgoda, Wszystkich po kolei władz, to myślę sobie, że do tego jest dalej niż bliżej. Chcę, żebyście Państwo wiedzieli, że dobrobyt w kraju nie rodzi się sam. On się rodzi w wyniku tego, że jest sprawiedliwy podział zysków, że jest sprawiedliwy podział kosztów i że gospodarka jest równa. Tak? Że mniej więcej to się równo toczy. Jeżeli jedna grupa zarabia więcej, to w wyniku pewnych przepływów finansowych docelowo druga też zarabia więcej i jest to związane z prawem popytu i podaży. My tymczasem od tego się bardzo mocno oddalamy, bo przez taki układ, jak chociażby ta rentowność zakładów produkujących nawozy sztuczne w Polsce i na świecie, kapitał jest po prostu wynoszony od masy do garstki. Finalnie zwiększa się dysproporcja między grupami społecznymi, między podmiotami gospodarczymi, finalnie między korporacją a społeczeństwem, co nigdy w życiu, w historii jeszcze do niczego dobrego nie doprowadziło. Chciałbym, żebyśmy o tym po prostu pamiętali, bo to się dzieje w ostatnim czasie. I teraz, jakie to ma przełożenie i co my możemy zrobić. Ja przez najbliższy czas namawiałem, namawiam i będę namawiał rolników do tego, żebyśmy coraz lepiej szukali. Po pierwsze, różnych ofert cenowych, i dlatego też między innymi powołałem do życia hektar system, a więc ten system, który będzie pomagał nam szukać lepszych ofert, pewniejszych dostawców, nowych produktów, może tańszych, dlatego że to jest jedna opcja, druga opcja. Będę chciał, żeby nasze rolnictwo zaczęło lepiej zarządzać tym, co ma, abyśmy mogli kupować z roku na rok coraz mniej i abyśmy mogli stosować coraz więcej produktów, które być może dawniej były uznawane za odpady, a dzisiaj mogły być wykorzystywane jako bezpieczne nawozy. Dlaczego? Dlatego, że gdy widzę, że z nami się nikt nie liczy i nikt generalnie nie przejmuje się tym, jak wysoko jak bardzo podniosły się nam w rolnictwie koszty produkcji, to myślę sobie, że my też nie możemy być do końca życia frajerami. I powtarzać, że tak naprawdę, no okej, okay, no takie są czasy, to tak musimy. Jeżeli ktoś nie interesuje się tym, że jednak powinno być sprawiedliwiej, to bardzo, będę bardzo mm, chciał pójść w tą stronę, abyśmy my, jako rolnictwo, pod kątem wydatków zaczęli je ograniczać w sposób sensowny, żebyśmy zwiększyli naszą efektywność zarządzania, tak żebyśmy byli w stanie rzeczywiście chociaż oszczędzić część tego kapitału, który. Nie daj Boże, przyszłoby nam wydać w wyniku podwyżek tych, czy też tych które, tych, które mamy, czy też tych, które dopiero nadejdą, bo tego też nie wiemy. Na dzień dzisiejszy, moi drodzy, na początku 2023 roku nikt z nas nie wie, czy nie będzie kolejnych inflacji, kolejnych podwyżek. Wiemy natomiast jedno, że stare ceny nie wrócą. I dlatego moi drodzy, tu w szczególności się do rolników, otwórzmy głowy na nowe rozwiązania, przede wszystkim na szukanie. Na szukanie alternatyw, na porównywania, także cen, po to, żebyśmy tak naprawdę byli w stanie mm, trochę się w tym wszystkim odnaleźć i żeby nie wyszło tak czarno, jak się zanosi. Także tego tak naprawdę życzę Wam jako konsumentom, nam jako rolnikom, bo uważam, że każdy zasługuje na lepsze jutro. Może to jest naiwne, ale ja w to po prostu głęboko wierzę. Jeśli będę wiedział o tej mieszaninie wszystko, o tym co i jak i czy można, czy nie, to być może zakładając nowy tuzy nie zrobię błędów. Być może wydłużę okres użytkowania Lucerny. Być może nie kupię mieszanki, która nie będzie na moje pole. Być może uniknę błędów, który pozwoli mi zaoszczędzić bardzo duże ilości azotu. Co uważam, że w nadchodzącym sezonie, gdzie na dzień dzisiejszy, na początku stycznia 2023 roku, kilogram azotu w saletrze nadal jest 10 złotych. A więc uważam, że to ma sens. Uważam, że dzisiaj w tak drogich czasach każda oszczędność azotu jest na wagę złota jak nigdy. A na Wasze pytania odpowiem zarówno w tym materiale, który będzie w niedzielę na portalu, jak również pod nim na pytania, które jak zawsze zadajecie. Kłaniam się nisko hektar wiedzy. Widzimy się o 8 rano w najbliższą niedzielę na hektarwiedzy.pl.